Otwarcie turnieju z prawdziwą pompą zaprezentowano zespół Śląska na sezon 2019-20. Kibice w hali odśpiewali także gromkie 100 lat Mieczysławowi Łopatce, który obchodzi 80. urodziny. Pojawił się także krasnal stworzony na cześć Adama Wójcika. Jego prezentacji dokonał prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. W pierwszym meczu Śląsk, który właśnie oglądamy, walczył ambitnie z Belgami z Ostendy. Pierwszą kwartę wrocławianie przegrali tylko punktem po tym, jak równo z końcową syreną z połowy boiska trafił Kamil Łączyński. Dla rozgrywającego, który wraz z reprezentacją Polski zajął 8 miejsce na zakończonych w ubiegłym tygodniu Mistrzostwach Świata, był to pierwszy występ w barwach WKS-u. Do przerwy wrocławski zespół przegrywał 38-41, a marzenia o korzystnym wyniku przekreśliła trzecia kwarta, przegrana 9 punktami. W ostatniej odsłonie belgijska drużyna, w której przed laty grał Adam Wójcik, nie pozwoliła już sobie odebrać prowadzenia. W drugim spotkaniu WKS przegrał z Asseco Arką Gdynia 65-78. Śląsk Wrocław zajął ostatnie miejsce w Memoriale. Mistrzowie Belgii zostali natomiast zwycięzcami turnieju. Na MVP zawodu wybrano Amara Sylle z Ostendy. Najlepszymi strzelcami byli natomiast Matiej Wojciechowski i Aleksander Dziewa ze Śląska. Dla WKS-u był to ostatni test przed rozpoczynającym się w czwartek nowym sezonem Energa Basket Ligi. Wracający do najwyższej klasy rozgrywkowej klub z Wrocławia zmierzy się wtedy w hali Orbita z Hydrotrakiem Radom. Początek meczu o 17:40. WKK chce być klubem dla wszystkich, stąd pokazanie się podczas Family Picnic. Pierwszym krokiem jest właśnie między innymi organizacja tego typu festynów, ale takich zapraszających ludzi po prostu z okolic miasta i z miasta, po prostu bezpośrednio też powiedzmy sponsorów czy partnerów też naszych sponsorów. We Wrocławiu mieszka coraz więcej osób urodzonych poza stolicą Dolnego Śląska. WKK jest klubem także dla nich. Miasto Wrocław jest miastem napływowym i też, ale oni, najważniejsze to jest to, co powiedział trener, utożsamiają się potem z tym miejscem, jak to zamieszkują. Także takich ludzi tu potrzebujemy. Znamy już skład wrocławskiego klubu koszykówki na nowy sezon. W zespole sporo doświadczonych zawodników, ale też bardzo utalentowanej młodzieży. Udało nam się zbudować bardzo ciekawą drużynę, podsumował trener wrocławian. I mam nadzieję, że ta mieszanka rutyny i tych doświadczonych zawodników z naszymi młodymi, głodnymi gry zawodnikami będzie bardzo wybuchowa i mam nadzieję, że poprawimy wynik z zeszłego sezonu. Jakie cele klubu na rozgrywki 2019-2020 w pierwszej lidze? Prezes, jak usłyszymy, ma spore aspiracje. Zwycięstwo. Wszystko inne będzie nas też zadowalało, ale na pewno będziemy po prostu, tak jak tutaj Kuba też powiedział na konferencji prasowej, zespołem najbardziej charakternym w tej lidze. Jednym z liderów drużyny ma być Piotr Niedźwiecki. Trener tutaj Tomasz dzwonił do mnie, jak mówiłem na konferencji, 30 razy dziennie, był bardzo konkretny, widział dla mnie dużą rolę w zespole, udało nam się szybko dojść do porozumienia i tak naprawdę powrót do domu, powrót do klubu, w którym tak naprawdę święciłem największe sukcesy. Chcę tutaj dalej pomagać chłopakom, wprowadzać tych młodych chłopaków do ligi, pomagać im swoim jakimś już tam doświadczeniem. I tak naprawdę to wszystko gdzieś tam przemówiło o tym, że WKK to będzie dobre miejsce na ten sezon. Trener WKK nie ukrywa radości, że udało się pozyskać właśnie tego zawodnika. Tutaj gra pod koszem była naszym problemem i tutaj ja od początku zabiegałem o Piotra, już w zeszłym sezonie bardzo chciałem, żeby był z nami. W tym sezonie się udało, tak jak Piotr tutaj na konferencji wspomniał, dogadaliśmy się bardzo wcześnie, był to jeden z pierwszych podpisów. Jestem pewny, że ta dziura pod koszem zostanie teraz załatana i pokażemy też inne walory. Fakt wzmocnienia drużyny cieszy też Jakuba Kolnera, który wspólnie z Niedźwieckim i Tomaszem Prostakiem powinien stanowić o sile zespołu. Zyskujemy Piotrka Niedźwieckiego i Tomka Prostaka, a reszta składu to tak naprawdę nasi wychowankowie i młode chłopaki, które na pewno będą chciały się pokazać z jak najlepszej strony i naszym zadaniem będzie im ułatwić ich robotę, bo musimy się z nimi dzielić swoim doświadczeniem i tak samo swoim zachowaniem dawać im przykład zarówno poza, jak i na boisku. Na inaugurację pierwszej ligi WKK już w piątek podejmie Kotwice Kołobrzeg.